Rael opowiedział mi, że skrzydlaci zabójcy byli niegdyś anielskimi mędrcami. W zamian za śluby wiecznego milczenia mogli swobodnie przemierzać fontanny mądrości Maltaela w Królestwie Niebios. Przez tysiąclecia nauczyli się wszystkiego o przeszłości i teraźniejszości, a nawet zdobyli wiedzę o części wydarzeń. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Zostały zniszczone. Forteca Pandemonium. Gdy walczyłem z Maltaelem, mój miecz przechodził przez niego jak przez powietrze. Brat jest zawieszony pomiędzy życiem a śmiercią. Nasza broń nie jest w stanie wyrządzić mu żadnej krzywdy. Twoja magia nie wystarczy. Aby go pokonać, musisz wykorzystać moc śmierci, tak jak on to uczynił. Duchy zebrane pod nami mogą nam pomóc zwyciężyć, prawda? Jeśli zjednoczysz się z potęgą zmarłych, zyskasz podobną moc, co Maltael. Tylko wtedy zdołasz go pokonać. Ale musisz się spieszyć. Z każdą chwilą giną kolejne tysiące ludzi, a potęga Maltaela wzrasta ponad wszelkie wyobrażenia. Jestem dziwnym i obcym miejscem. Mimo iż gościłem w jej murach więcej razy niż zdołałbym zliczyć. Zarówno jako jej obrońca, wyzwoliciel. Twierdza zmienia się, dostosowując swój kształt do natury tego, kto sprawuje nad nią kontrolę. Ale nigdy jeszcze nie widziałem jej w takim stanie. Nie we władaniu anioła. To miejsce nosi znamię obłędu Maltaela. Nie sądziłam, że jeszcze kiedyś cię ujrzę. Ten głos... Czy to naprawdę moja mistrzyni? Czy może to jakaś sztuczka? Tym razem obie ją zobaczyłyśmy. Ciebie, nauczycielko. Ja potrzebuję pomocy w pokonaniu Maltaela. Nie mogę mu zaszkodzić, gdy jest w tej postaci. Dużo się nauczyłaś pod moją nieobecność, dziewczyno. W tym, jak ją pokonać. Często tęsknię do czasów, gdy wspólnie odkrywałyśmy tajemnice magii. Ja również miło wspominam tamte czasy. Ale niczego już cię nie mogę nauczyć. Mimo wszystko, zawsze będziemy przyjaciółkami. I nigdy nie musisz prosić mnie o pomoc. Zawsze z chęcią ci ją zaoferuję. Ja i pozostałe uwięzione duchy mamy wielką moc. Lecz jest jej za mało, abyśmy mogli się uwolnić. Jeżeli nas wyzwolisz, pomożemy ci.
wykorzystuje naszą moc. Możemy ją jednak przekierować na ciebie. Zmienimy cię na jego podobieństwo. Nie będzie już znajdował się poza zasięgiem twojej magii. Jest tu wiele potężnych duchów. Już nad wszystkim panuje Maltael. Jakby bezustannie czerpał od nas moc, a jednak nigdy jej nie wybiera. Ale my się opieramy. Będziemy gotowi, gdy będziesz nas potrzebować. Isendro, byłaś jedyną, która we mnie naprawdę wierzyła. To nieprawda. Ty też zawsze wierzyłaś w siebie. Z tego, co pamiętam, to czasem wręcz za bardzo. Brakuje mi ciebie, przyjaciółko. Byłaś moją jedyną prawdziwą rodziną. Pomyśleć, że pogardzałaś mną przy naszym pierwszym spotkaniu. Życie bywa doprawdy dziwne. Podobnie śmierć. Były niegdyś najbardziej nikczemnymi przestępcami w całej zachodniej Mare, gnijącymi w najgłębszych i najmroczniejszych lochach miasta. Jeden gorszy od drugiego. Ci bezduszni mordercy mieli na sumieniu życie niezliczonej ilości mężczyzn, kobiet i dzieci. Po ich śmierci Maltael pozostawił chore umysły zbrodniarzy bez zmian, zatrzymienie ich ciała w doskonałą nasilę. Niewątpliwie zasłużyli na swe imię. Zanim Maltael się zmienił, zdarzało nie się, że jego mędrcy osiągali wyjątkowy poziom wiedzy, dzięki której zdobywali tytuł egzaku. Pod nieobecność Maltaela ci najbardziej poważani jego orędowników strzegli kielicha mądrości, a po zniknięciu swojego mistrza jako ostatni odeszli z Królestwa Niebios. Wołają mnie bohaterem. Zgładziłem niezliczone rzesze demonów. Zwyciężałem bitwy i przełamywałem oblężenia, lecz nic z tym nie osiągnąłem. Wiem, że w tej wojnie nie może być zwycięstwa. Jest mi tylko wieczna zemsta, pycha i nienawiść. Tyrael tego nie zgłębił. Nie dostrzegam niczego poza chwałą na swoją. Zapewne z czasem to pojmę, lecz nie muszą być jeszcze inni, którzy szukają sposobu na odejście od tej niekończącej się wojny. Anioły z demonami, niewolnikami naszego przeznaczenia, nie mogą w tym uczuciu odosobnienia. Jedyny wśród wszelkiego świata. Potrzebuję więcej czasu. Co uczynić? Odnajdę tych pozbawionych złudzeń co do wojny i poprowadzę. Yeah.
już bardzo blisko. Śmierć wisi w powietrzu. Tymi samymi drogami, gdy wszystko wokół niego obraca się w pył. Choć jego zwycięstwa przeszkadzają dzień, rok, lub nawet wieku, to dopóki on i jego brat będą dowodzić, wojna nigdy się nie zakończy. Można położyć temu wszystkiemu kres. Lecz głupi pokroju mojego ojca są zbyt ślepi. Anarchowie należeli do najbardziej zaufanych doradców Maltaela. Jego upadek głęboko ich dotknął. Zniknęły ich promieniste skrzydła oraz spokój i równowaga. Teraz cechuje ich wyłącznie gniew i okrucieństwo oraz nienasycone pragnienie zniszczenia wszystkich żywych istot. Powalono mnie podczas trzeciego natarcia. Leżałem na ziemi pobity, światłość w mych oczach gasła, a zbudziłem się w pokoju. Nie sądziłem, że demony biorą mnie. Mamrotałem niczym opętany o moich snach, o ucieczce od wojny. Moja pogromczyni uwolniła mnie i powiedziała, że spotkamy się ponownie. Na imię jej było Lilith. Podczas walki
oczy. Pojmałam anioła, którego światło gasło. Dla zabawy zabrałam go do mej siedziby. Lecz zaskoczył mnie. Mój dotyk zdał się obudzić go do życia. Bredził jak opętany o tym, że pragnie uciec przed wojną. Być może znalazłam kogoś? Takiego w stosunku do demona. Taka rzecz zdawała się niemożliwa, gdy byłem pogrążony w nieskończonej wojnie. Znój czyni nas niewolnikami myśli. Wspólnie z nimi przekonamy innych do myślistów. Anioł, którego schwytałam, darzy mnie miłością. Czuję siłę jego pożądania. Powiedziałam mu, że jeśli odbierzemy kamień świata, będziemy mogli być razem. Stworzymy coś, o czym nie śniło się uczestnikom wiecznego konfliktu. Nowy świat. Świadomość wzrasta.
tę samą płaszczyznę egzystencji, co Maltael. To znaczy, że mogę go zranić. I to mocno. Zmówmy się osoba, którą zapamiętacie. Tak, jesteś gotowa. I dysponujesz środkami, by zniszczyć Maltaela. Nie zapomnij jednak o wiedzy zdobytej podczas podróży. Potrzebujemy cię. Świat cię potrzebuje. Jak umarłaś? Znalazłam twoje ciało, ale nigdy nie poznałam prawdy o twojej śmierci. Gdy próbowałam ratować miasto Lut Bahadur, zginęłam z ręki członka Vis-Jaktar. Pogromcy magów. Skrytobójcy? Kto mógł pragnąć twojej śmierci? Nie wiem, ale to i tak nieistotne. Nie żyję i nic już tego nie zmieni. Teraz chcę jedynie uwolnić się od Maltaela. Co się dzieje po śmierci? Jakie to uczucie? Na początku czułam, jakbym się rozpłynęła. Jakby moja istota zlała się w jedność z całym światem. Wciągnięta w tę formę, która przypomina moją cielesną postać. Czuję się uwięziona. Kiedy Maltael zostanie pokonany, będę mogła porzucić tę postać. Dopiero wtedy zaznam prawdziwej śmierci. Czy to cię przeraża? Nie. Wierzę, że zaznam spokoju. Prawdę mówiąc, nie mogę się tego doczekać. Co się zatem stanie, gdy zabiję Maltaela? Czy to będzie koniec śmierci? Nie. Jest jedynie uosobieniem śmierci. W tajemniczy sposób związał się z duszami ludzi i karmi się śmiercią, by zyskać moc. Ale śmierć istniała przed Maltaelem i będzie istnieć po nim. No cóż. W takim razie będę musiała osiągnąć nieśmiertelność innym sposobem. Na przykład doprowadzić do przekazywania opowieści o moich heroicznych czynach z pokolenia na pokolenie. To mniej satysfakcjonujące, ale będzie musiało wystarczyć. Podążają są silni zamiarami i przekonaniami. Lecz więc muszę zmienić świat, to powinno wystarczyć. Uciekniemy, zanim ktokolwiek zauważy zniknięcie kamienia.
zostałem wilkanem świata, wiedziałem, że nie popełniłem. Stworzyliśmy nowy świat. Tam możemy mieć żywot spokojny, z dala od wojny. Świat nazwałem Sanctuary. Wygląda forteca. Jak Tyrael zdołał zbudować klasztor, ulega ciągłej przemianie. Bez względu na ich starania i triumfy, wszyscy umierają. W tym jest zawarta mądrość. Inariusem ukradliśmy kamień świata. Stworzyliśmy miejsce, gdzie moglibyśmy żyć w pokoju. Zapewni nam ono nieskończone możliwości. Inarius wierzy, że wystarczy nam sama ucieczka. Z czasem pokażę mu, że możliwe jest również zwycięstwo. Lecz najpierw dam mu potomstwo.
Nie uniosę nic więcej. Wracam do miasta. Wybierają. I tak winno być.